8 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie odbył się kolejny koncert online. Organizatorem wydarzenia był dyrektor GOK Piotr Arciszewski. Witam bardzo serdecznie na koncercie pod tytułem Wspomnienia z Augustowa. Winien jestem Państwu wyjaśnić, dlaczego akurat taki tytuł tego koncertu. Otóż, kiedy w 1989 roku ukończyłem studia, przyjechałem wraz z dwójką dzieci i żoną do Augustowa i tam podjąłem pracę w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Augustowie. Później dopiero zostało nadane imię już podczas mojej pracy imieniem Emila Młynarskiego. Tam pracowałem przez 17 lat, mnóstwo różnorodnych rzeczy pięknych tam się wydarzyło. Pracowałem jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych, nauczyciel klarnetu, ale przede wszystkim jako nauczyciel chóru. Również od studiów znamy się z panem Grzegorzem Sobczakiem i dzisiaj on jest mój serdeczny przyjaciel, kolega. Razem studiowaliśmy, razem pracowaliśmy, on mi również akompaniował na zajęciach chóru. Razem też wykonywaliśmy mnóstwo różnorodnych koncertów, takich luźniejszych, takich, jakie wykonamy dzisiaj. Dlatego też zapraszam Państwa do wysłuchania tego koncertu. Będą to wszystko znane piosenki, które są utrzymane, są właśnie w tym klimacie augustowskim. Nie ukrywam, że byłem przed paroma dniami w Augustowie, to miasto pięknie się rozwija. Zawsze będę wracał z sentymentem do tego miasta. Szanowni Państwo, przedstawimy Państwu następujące piosenki augustowskie, Noce z repertuaru Marii Koterskiej, Pod papugami z repertuaru Czesława Niemena, Goniąc kormorany z repertuaru Piotra Szczepanika, Nigdy więcej również z repertuaru Piotra Szczepanika, Świat nie wierzy w ząb z repertuaru Janusza Laskowskiego, Żółty jesienny liść również z repertuaru Janusza Laskowskiego, Odpływają kawalerki z repertuaru Ireny Jarockiej i na zakończenie słynna Beata z Albatrosa z repertuaru Janusza Laskowskiego. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że od niedawna przy restauracji Albatros jest rzeźba właśnie tej słynnej Beaty. Zapraszam Państwa na koncert. Augustowskie noce, na przegrani żyjące, noce warne wiodące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zagłębione w jeziora, niepoznane do wczoraj. Przechowasz tę strzelkę znalezioną na kijaki. Ułosłupić będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Do siebie naszym żarłem objęty pozostanie w pamięci przez długie dni. Thank you.
pisać się. Na obieć mi swych kusztawkach, na pakietach i na mostach. Będą kolorów posłów cukier i będą wzrostu. Kolorowe muszę jeszcze raz, kolorowe.
Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłaś? Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że mnie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów gorączą. Nigdy więcej nie uśmiechasz martwą ciszą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich dziwnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Na tym świecie bez.
nieustanny gorzki deszcz. Ciebie jedzie wzór, szkoda naszych łez. Ciebie jedzie wzór, to za dużo jest na tym święcie łez. Gaskiem w roku liścia.
Yeah.
z Augustowa przygotowali się wspólnie z moimi wielkimi przyjaciółmi. Przed wami wystąpili dzisiaj pani Ludmiła Bołuśko. Grała pięknie nam na akordeonie. Wieloletni pedagog klasy akordeonu. Obecnie instruktor pani Ludmiła również skończyła w Kijowie konserwatorium. Także jest doświadczony na akordeonistą. Pięknie nam grała, pięknie nam się współpracowało. Myślę, że państwo również to wszystko usłyszycie. Pani Ludmiło, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, że pani zechciała przyjąć moje zaproszenie. Ja też dziękuję. Dla mnie to ogromna możliwość być w muzyce, w sztuce. To wszystko dziękuję. Bardzo się cieszę. Szanowni państwo, przed państwem wystąpiła również pani Ewa Przybyniak, nasza przyjaciółka. Pani Ewa to jest taki lokalny animator kultury. Śpiewa w zespole Amazonki, udziela się również artystycznie przy każdych okazjach tutaj innych. Bardzo miło mi się zawsze współpracuje z panią Ewą. Pani Ewo, czy pani kilka słów może? Ja powiem tylko tyle, że to był wielki zaszczyt wystąpić w tak zacnym gronie. Naprawdę dziękuję ślicznie. Szanowni państwo, wreszcie mój serdeczny przyjaciel, mogę tak powiedzieć śmiało, razem studiowaliśmy, razem pracowaliśmy, Grzegorz Sobczak. W niedzielę przyjechał ze mną z Augustowa, ponieważ byłem w Augustowie. Wspaniały pianista, wspaniały akompaniator, akompaniował mi wielokrotnie jeszcze podczas naszych studiów, ale później przez wiele lat również akompaniował mi na chórze, jak wspomniałem wcześniej, na samym początku. Wielokrotnie występowaliśmy również w różnych konfiguracjach, że tak powiem. Dziękuję Grzegorzu. Mogę powiedzieć, ja serdecznie dziękuję koledze za zaproszenie na tak piękny koncert tutaj, że mogę tutaj wystąpić już po raz kolejny, bo rok temu też występowaliśmy, ale w tak dobrowym towarzystwie wspaniałych panów, wspaniałego pana Mirosława i wspaniałego mojego kolegi serdecznego. Powiem państwu tak. Augustów pozdrawia Olszynę, a Olszyna Augustów. Oczywiście Olszyna pozdrawia Augustów. Szanowni państwo, wystąpił już przed państwem pan Mirosław Madoga, znany naszej tutaj lokalnej społeczności, nasz instruktor muzyczny, wieloletni pracownik Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzi zajęcia indywidualne na keyboardzie, na pianinie, ale przede wszystkim prowadzi też zespoły. Wspólnie z panem Mirkiem wykonaliśmy koncert z okazji Świąt Majowych. Odbyło się to przepięknym echem. Myślę, że będzie to kontynuacja, panie Mieczku. Panie Mieczku, kilka słów może. Ostatnio właśnie graliśmy, wystąpiliśmy w duecie. Teraz właśnie niezmiernie miło było wystąpić w większym gronie wśród wspaniałych takich muzyków. Także dziękuję za możliwość uczestnictwa w takim koncercie. Dziękuję bardzo. Kochani, no i moja skromna osoba. Jak państwo widzicie na załączonym obrazku, ja jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom. Naprawdę i myślę, że dobre tradycje należy podtrzymywać. Życzymy państwu miłego odbioru, wszystkiego dobrego, miłych wrażeń. Jeżeli będą jakieś komentarze, o które prosimy, no i jeżeli znajdą się krytyczne, to jesteśmy też na to przygotowani. Dziękuję bardzo. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.